Siemaneczko, ja jestem KVX i witam was w po drugiej przerwie, która była spowodowana moją chorobą, aczkolwiek jeszcze jestem na antybiotyku i nie czuję się 100% tak jak przed chorobą. Aczkolwiek czekaliście, no to już jest piąty dzień bez jakiegoś streama albo odcinka, więc postanowiłem, że czas coś nagrać i wytłumaczyć wam, dlaczego mnie nie było, co się ze mną działo i tak dalej, i tak dalej. Mam go do kamro! Tak więc, zaczynając, jak były streamki, to miałem jakąś gorączkę 38, coś koło tego. I potem zaczęło się robić coraz gorzej, tam byłem u lekarza, jakieś leki miałem i tak dalej. Potem było naprawdę wysoka gorączka, więc pod 39,5. Ale teraz już mam jakieś 37 z hakiem, więc już jest w miarę spoko. Na lekach już się da nagrywać. Będę miał trochę nadrabiania w ferie ze szkoły, ale gwarantuję, że albo stream, albo odcinek będzie codziennie. Nawet jeżeli będzie stream i odcinek. Jeżeli będzie odcinek, będą dwa odcinki. Zadam wam jeszcze pewnie pytanie, jak się nagrywacie na YouTube, czy będziecie chcieli streamy, czy odcinki, bo jeżeli was się pytam na streamy, to jest prawie oczywiste, że będziecie chcieli streamy, oglądacie streamy, co to zgaduję, że też są osoby, które streamów nie oglądają. Nie wiem, może nie robią streamów, może akurat w tym momencie robię streamy dla nich, i tak dalej. Gram sobie Ascent Shana, postanowiłem, że sobie tak zagram. Właśnie na chillku, przypomnę sobie, jak się grało w tą grę. Ta, najlepszy pik do przypomnienia sobie, jak się grało w tą grę. Z. Wczoraj w miarę... Znaczy no, grałem sobie wczoraj trochę, żeby sobie właśnie przypomnieć, jak się grało. Gramy sobie z widzami Wołu 1-2-3 i Kajtek Najdek Pro. Zaprosili mnie do Ascensiona, postanowię, że przyjmę, bo tak czy inaczej miałem właśnie Ascensiona zagrać, więc postanowię, czemu nie. Dobra, a już kończę moje pier... A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Bardzo proszę, nie piszcie mi, czy gram. Takie pytanie. Grasz? Pytajnik. To jest najgorsza rzecz. Jeżeli grał, to was dodał. Jeżeli coś, to wysyłajcie mi zaproszenie. Nigdy nie piszcie, błagam was. Mówiłem to już kiedyś, starsi widzowie pewnie wiedzą. Ale przyszli nowi widzowie, oni jeszcze tego nie wiedzą. Pewnie będę sobie musiał jakoś to ustalić. Bić raka! Dobrze. Bić co rakę? To jest drugi rak. Sona. O kurde. No mówię. To jest tyle, co ja wam przekazać. Graby w gierkę. Dla mnie nie było. Więc poraziomnik z nas nie przejął tego kryształu na górze. Idę to naprawić. W ogóle nie wiem, jeżeli by mnie pociągnął nosem, zakaszlał czy coś, to bardzo przepraszam. Ale tak jak mówiłem, jestem w 100% jeszcze wykurowany, jak to mówią. No, następne odcinki już nie ma nam z Ascensiona, chyba że będziecie chcieli, aczkolwiek dzisiaj się już kończy. A dzisiaj wieczorem to wrzucę, więc tak czy inaczej odcinku z Ascensiona nie będzie. Właśnie słyszałem, że niedługo ma być URF, z czego się bardzo cieszę. Ogólnie ten sandbox mode wchodzi, strasznie dużo jakby możliwości jest na nagrywanie odcinków, to jest bardzo fajne. Kurde, katarek. A nie chcę ściągać tutaj. O kurde. Pobocy. Dobra, nice. Dwie asysty, najsik. No, przeciwnicy za bardzo chyba nie grają w Ascensiona. To jest bardzo fajne na Ascensiona. Ogólnie, jeżeli gracie Ascensiona, to zawsze przejmujcie te punkty. Miejcie wywalone na kille, miejcie wywalone na zerafy, przejmujcie punkty. Nie opłaca się niczego innego. Mój. Ogólnie, jak się tepnie przeciwnik, to nie możecie go od razu zabić. Nie, to zauważyliście, nawet asysty nie mam. Zróbmy zarafa. Zaraf jest fajny, jeżeli wszystkich zabijecie, to ten możecie naprawdę fajnego zarafa odwalić i to w tak pół sekundy.
Pana mierzy osoba i ta osoba niższa. Panie raku. O kurde. Dostałem 100, dostałem bulta, nie mogę użyć W. Unlucky. Fajne jest to, że się szybko tutaj od razu. To jest Sona. Nie, mi stałem jednym ku pomocy. O, na 300 damage'a. Ogólnie postanowiłem się nagrywać z kamerką. Wydaje mi się, że będzie lepiej dla was, lepiej dla mnie. Aczkolwiek teraz myślałem, czy nagrywać z kamerką, czy bez. Też może z. Więc czemu nie? Double steel. Ogólnie przejmuje jedna osoba i pomagacie przejmować, to pewnie dostajecie punktów, ale jest dużo szybciej. Ja kiedyś myślałem, że w ogóle to nic nie pomaga, jednak się okazało, że coś pomaga, więc patrzę się, jak to jak najbardziej robić. Koszty będą. Ale ja jestem słaby. Sami co rakę. Najsik, najsik. Niedawno rankę w nie grałem, na nie było sobie coś zagrać. Coś mama nie miała? Ogólnie usunąłem ten licznik subów, jeżeli byście chcieli go na odcinkach, to mogę dodać, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie lepiej bez. Szczególnie właśnie na odcinkach. Proszę mnie zostawić, kurde. Nie ma many. Soraka Zonia na Ascensionie, o kurde. Nie ma tak budować Zonie. No to poszalała trochę. Wanna go fast, wanna go faster, 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 faster. Wyścigówka. Lol. Źle walną. Roman, co moduje. Nie! Rajo, dlaczego? Dawać mi minionioki. No, jeszcze skill sprzed choroby nie wrócił, jak widać. Ale na iście uda się wygrać. Wierzę. O nie, raku to ma. Jezu, ale jestem słaby, co ja robię? Mam proszę, ją zabił. Raku! O kurde. I sobie. Tu jest leasing ten. A, rak już nie ma HP. To jest spoko. Ogólnie wydziesiony sobie strasznie mało HP od z apteczek. To jest fajne. Że nie może jakby cały czas na tym być. Kiedyś musi upaść. Bicik. Bicik. O kurde, Romany, najsik. Yeah. Za Soraką zawsze flaszujcie, tak samo za Teemo. Nienawidzę tych czempionów.
Ogólnie Rengar jest to bardzo fajny, jak grałem. Fiora jest spoko, Renekton jest spoko, Zed jest bardzo fajny, Yasuo jest spoko, Quid jest strasznie OP, naprawdę. Na po prostu biega po całej mapie, przejmuje punkty i tyle. Ale ja nic nie umiem trafić dzisiaj, pomocy, bo ja pierwsza gra dzisiaj. Moje wszystkie kubi są, żal. Zed właśnie polega na tym ku, jeżeli sultuje, to musi wszystkie ku trafić. Znaczy nie musi, ale jak trafi wszystkie ku, no, to mam wrażenie pewnej, że zabije. Zależy też od przeciwnika. Serio? Serio? No... Lol. Fridity zbudowała. Uszalona. Patrzcie na to. Popi. Jazda tu. Kolejnego zabiła. Skubana. 16-6-7. Stromany champion. Mam tego. Chyba nie dajcie tego papi. Fuck. A, co on dostało? Nie ma to jak grać się tą maestrem, a czy szóstą? Ona jest strasznie mało tankowata. Takich seed możemy bardzo to wysadzić. No nie. We have to go as fuck. To jak oni. O kurde, ale mnie tak zatyka i się tak ciężko mówi. Kurde. Nie polecam Kataru. Nie, panie graj, zbiegnij. Panie Gary. Co ty robisz? A. Fajnie. Czemu nie pomagacie? XD. Spipszoj! O nie. Ej, ale ten popił ADMage, what the fuck? 135 ADM, tylko Trinity. Ja nie lubię takich tankowatych czempionów w tej mapie. Chodźmy w 5 po prostu, lol. W końcu i kobo wyszło, brawo ja. Nie gońcie go! Weźcie punkt! Polaki. Nie opłaca się gonić. Lol. Nie, on jest szybki. Fuck. Ja bym zdążował, to i tak by do mnie zdążył dobiec, więc... Nie miałem co zrobić. Ale dlaczego wy tak to gracie? Tak bez sensu chodzić, wbijać w dwóch. Lol.
Aj, kolejny leci. Dla nich chyba. Co? No nie, no Soraka. A, no to fajnie. Zero teamu. Szkoda, że nie gramy razem, ale to jest fun mode, więc nie ma co się spiny. O fuck, popka ma. No, z nią nie będzie za fajnie. Pyk. Pyk. Żyła. Pałacy. Easy. Kurde, przegrywamy mocno. Chciałem nie ozultować, ale on od razu użyje E. Więc dużo mi to nie da. Po co wy tak robicie? Ja tego nie rozumiem. O! Fuck my life. Skin! Dobrze. Chciałem wszystkie przyciski na raz pod koniec. No. Mają bardziej zgrany team. Nas Xin, Garen wybijają bez sensu. I Grace oczywiście. No, nie wiem co budować. Nie rozumiem, można dawać surrendera na fan mode. Soraka. Kościół, ale buty to wypada mieć. Nawet na Ascensionie, zwłaszcza na Ascensionie powinienem powiedzieć. Jak wyleciałem we wszystkich, kurde. Co tam? Nie ma Soraki. Już to dawno powinno wyglądać. Nie wiem, gdzie jest Skarner. Dobra, to przejmę. Walnij go. Kurde, ile bije ten rak. Ja też trochę w niego biję. Trzymaj go. Dobra, nice. Fuck, te flash były sensu. Co ja chcę? Wiem już co chcę. Więcej armor penów. Mamy fajny team, tylko szczerze, że nie biegamy razem. Właśnie oddzielnie. Byliśmy teraz razem. Ale jakoś no. No ja zabili ich. Nice. Idę. Ja i Garn. Nie, ten rak strasznie bije, naprawdę. Wali się tam bicia przejmuje. Nie chciałem klidać jeszcze raz arki. A czy w... Hehe.
sobie gramy to. Na chillku. Jesteśmy iść razem, mi to pomaga. Jak się healuje. Polecam bez fagarema. Jak to mówią. Daj pomoc. Lol. Mam 3 staki. Sorakę! Nie. Wiesz, to, że miała pasówka. A i tak skarnia mnie chyba zabił. Ale dobrze, że zdjąłem to Sonę, bo ona ma straszny damage tego Zerofa. O, pani. Panie kajdany, gdzie są armor penny? Gdzie jakiś LW czy coś? Triple kill wleciał w to. To weź. Na spokojnie. Ja idę wziąć kryształ. Xin... A, lepiej wody miał Xin. To weź. Nie ma aż po co tutaj nawet iść gościu. Ogólnie, jeżeli ktoś nie wiedział, to jeżeli macie to, to wyniesienie, to jesteście widoczni przez przeciwników. Tutaj jest. Ja cię zabiję. Fuck. Tutaj. A się bicie, lecę po punkty. Co to wygrać? 52 punkty mam. Karenos 19. Ogólnie macie za zabicie 1, za przejęcie kryształu 3. Za wyniesienie chyba... też 3 i za zabicie 52, albo za wyniesienie 4, coś takiego. Ogólnie jest taki fajny, nie wiem czy to jest błąd, jak gracie Nidalką, możecie stać tutaj, rzucać cały czas spear tego Zerafa, on się nie zdąży odnowić, a wy wbijacie coraz więcej damage'ów tego. Zdałem 1000 damage, znaczy 892 z autoataku i z tego z Lich Bane'a. Przejmować punkty, Polaki. To. W ogóle byście się dziwili, czemu mówię Polaki czy coś, to nie jest obraźliwe, tylko że z Polakami gram. Tak, dla śmiechu. Nie ma, nie mam na celu kogo obrazić. Tutaj. Ta-ta. Heh. Mnie disrespektowała? Tak? Ej, chodź. Nasza chwila! Jazda! Najsik. Dobra, jeszcze 2 punkty, ja lecę po to. Ja dlaczego wbiłem w środek, jeżeli mam mało HP? Bo jeżeli stoicie w tym okręgu, gdzie jest jakby ten Zeraf położony, ten zabity, to nikt nie może tego wziąć. Musicie sobie tam sami, albo po prostu z sojusznikami. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam wszystko wyjaśnił, wiecie już o co chodzi. Ogólnie odcinki będą się pojawiać, tak jak mówiłem, streamki, odcinki i tak dalej.
Ale to we ferie, ferie mi się zaczynają za tydzień. Zgaduję, że to będą po prostu teraz codziennie normalne odcinki, tak jak były kiedyś, ewentualnie jakiś stream wpadnie. Mam nadzieję, że się spodobało i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.